Cześć, z tej strony Łucek. Witajcie na moim kanale. Tym razem spróbuję założyć, zobaczyć jak się sprawdza soft glass w wersji pełnoekranowej dla Samsunga Galaxy Note 8. Jeżeli pamiętacie moje poprzednie filmy odnośnie soft glassa, który ma być case friendly, jego montażu, jak i również recenzji odnośnie jego, jak on się sprawdza, no to możecie sobie sprawdzić. No nie sprawdził się. Zobaczmy, jak w takim razie sobie radę da jego większy brat, czyli wersja dopasowana do całego ekranu, czy się sprawdzi, będzie się trzymać w końcu, bo klei, czy też nie. Dobra, co odnośnie samego, no to zasadnicza konstrukcja bliźniacza, ten sam materiał, tylko że po prostu jest większy. Część, która jest po lewej i po prawej stronie, jest większa. Czekajcie, może odkleimy sobie dla porównania, czym się różnią te soft glassy. Jeżeli pamiętacie, tamten był problematyczny, a z racji klejenia, b z racji tego, że zachodził nam na ekran, czy ten jest szerszy, czy też nie. Spróbujmy sobie to zobaczyć. Doklejmy na razie na sucho. Teoretycznie rozmiar szerokości. Co ciekawe, wersja, która ma być na pełen ekran, jest według mnie jeszcze węższa o pół milimetra. Zobaczymy, jak to będzie się wyglądało na ekranie. Widać, że boczne czarne części też są większe. Czyli znowu chyba nam produkt ukradnie trochę ekranu. No i odnośnie długości, no prawie takie same. Dobra, no ten się nie sprawdził. Zobaczymy, jak w tym temacie sprawdzi się soft glass taki większy. Może będzie się w końcu trzymał, więc zobaczymy. Przejdźmy do montażu. Zmiana perspektywy, klasycznie schodzimy na dół. No i dobra, bierzemy Note'a, klasyka, czyli co trzeba zrobić, najpierw go wyłączyć. Wyłączamy zasilanie Note'a. No i cóż, żeby go założyć, zasadniczo jak zwykle trzeba oczyścić ekran, mimo że przed chwilą coś zdejmowałem z niego, ale zdążyłem już paluchami naciapać, więc wyjmujemy sobie wersję dry naszego zestawu do czyszczenia. Weźmy wersję, która jest alkoholem w jakiś sposób namoczona. No i przeczyśćmy sobie cały front ekranu, żeby był czysty, nie było na nim żadnych śladów, w szczególności naszego tłuszczu z palców, jakichś paproszków, które zawsze gdzieś się spotykają i znajdują. No dobra, i zobaczmy, jak sobie poradzi soft glass w wersji bardziej większej troszeczkę, czyli taki niby nazwie nie case friendly, tylko pełnoekranowy, który też, jak w tamtym widzieliście, góra była powycinana, tutaj mamy dziurki, więc może będzie troszeczkę łatwiej zamontować. Dobra, pojechane na mokro. No to teraz doczyszczamy na sucho. Ważne, żeby nic tutaj nie było pozostałości naszego tłuszczu, który też może zawsze wpływać na to, czy założymy dany produkt, czy nie, czy będzie problem, czy wszystko okaże się z nim ok. No dobra, oczyszczone, poprówków nie widzę za bardzo, zawsze gdzieś coś może jeszcze gdzieś zostać, mam nadzieję, że nic. Szkoda, że w zestawie nie ma takich kawałeczków taśmy, zawsze możecie sobie zrobić zwykłej taśmy klejącej, jakiejś malarskiej czy coś, które zebrałyby wam wszelkie poprochy. Jeżeli tego nie macie, to w jedną stronę ścieramy tym, co mamy na sucho. No i ogarniamy. Wygląda w miarę dobra. Dobrze, dobra. Sam soft glass, tak jak poprzednio, dwie naklejki, dwie strony. Najpierw odklejamy to, co jest pod spodem. Uważajcie, gdyż no, produkt jest bardzo plastyczny, delikatny, zdejmować to w taki sposób, jak widzicie, aby nic nam nie wpadło na część, która jest klej, teoretycznie produkt klejony po całości. No i teraz musimy to wypozycjonować, więc zasadniczo ustawiamy sobie telefon przed sobą i zaczynamy montaż. Dobra, ja pewnie wstępnie go sobie ułożę przy kamerze, a za chwilę wypozycjonuję go sobie już na spokojnie,
że tak powiem, bez waszego wzroku. Może tak to zrobię, żeby to wszystko było ok, więc chwila przerwy i zaraz wracam. No i operacja się udała. Troszeczkę to było dosyć, powiem, upierdliwe. Wycelowanie i ułożenie tegoż soft glassu na powierzchni, bo zasadniczo jednymi rzeczami, które możemy sobie pozycjonować, były te dziurki, ale żeby ustawić to na dole, żeby wszystko się zgadzało, no to było dosyć ciężki temat. No i słuchajcie, jest dziwko, bo porównując do soft glassa tego case friendly, który no się odklejał na bokach i tak dalej, no nie działał, wersja pełnoekranowa przykleiła się, wszystko działa, jest bezproblemowo. Wniosek z tego, obstawiam, że te ciemne paski w jednym i drugim mają po prostu mocniejszą warstwę klejową. Albo coś mi się zdaje, chociaż jak patrzę, no to zasadniczo całe szkło się klei od tyłu, ale ten soft glass na pełen ekran, no nakleił się idealnie. Trzyma się pod każdym kątem. Dobra, weźmy sobie może troszeczkę zwiększmy perspektywę, żeby było łatwiej operować. Wydaje mi się, że ta wersja się sprawdzi. Dobra, włączmy telefon, zobaczmy pierwsze wrażenia z tego produktu. No jak widać, też jest jakaś taka dziwna, patrząc pod światło, kolorystyka przypominająca rozlaną benzynę. Nie wiem, czym to jest spowodowane, ale tak akurat to wygląda. Wyczyśćmy sobie dokładnie ten ekran, by to ładnie można było pokazać, jak to wygląda. Prawie wszystkie bąbelki wycisnąłem gdzieś, o tu coś małego nie zostało, to już się później tym pobawię. Właśnie, jak już ją ułożycie dobrze, czekajcie, muszę sobie rozblokować telefon, to powiem wam, że kwestia samego rozbąblowania, wybąblowania, no bezproblemowa, no trzeba trochę docisnąć, praktycznie każde bąbelki uciekają, ale no, jak to się trzyma na ekranie, no na razie jestem zadowolony, w przeciwieństwie do tej drugiej wersji mniejszej, która się według mnie nie sprawdza, nie wiem, pewnie klej słabszy coś, te paski czarne za małe, no tutaj pod względem klejenia jest ok, dopasowanie dziurek pod wszystkie aparaty, udało mi się to ustawić, żeby było spoko, więc myślę, że to działa. Po bokach nie odkleja się nic od razu, nie trzeba nic dociskać, jest fajnie, zaraz zobaczymy jak inne kwestie, dobra. Przejdźmy do rozblokowania. No a ten czytnik u mnie, trafiłem w ciebie. Dobra, widzę, że na pewno folia troszeczkę nam ucina ekran. Dlaczego? Bo nie widzę symbolu, który jest związany z wysuwaniem ekranu edge'owego. Wiem, gdzie on u mnie jest, ale się nie wysuwa coś. Nie chce się wysunąć. No dobra. Zobaczmy kwestii pisania. Czy wszystko jest ok? Powiem wam, że dotyk wygląda ładnie. Przejdźmy do testu właśnie dotyku. Touch. No i dobra, jak to wygląda? Tutaj wszystko łapie. No właśnie, widzicie? Ja robię bardzo przy końcu kreskę. I niestety ten troszeczkę produkt nam ekranu zabiera. No, trzyma się, klei się, jak widać. Dotyk działa, powiem, że tak normalnie, nie ma problemu. Zobaczmy jeszcze jak z pisaniem za pomocą rysika. Czy stawia to jakiś opór? No, jeżeli chodzi o produkty folio podobne, jest naprawdę dobrze. Nie tak jak w przypadku szkła, ale naprawdę jest spoko. No działaj, dobra, trafiłem. Ślady po rysiku no, zostają tylko na wierzchu. Nie widać ich później, żadnych odbicia, więc jest to w miarę grube, więc lepiej wygląda to niż folia. No i cóż, na pewno tą potestuję dłużej, bo widzę, że się przykleiła. Dla mnie to jest podstawa. Jeżeli coś się nie trzyma i nie klei, no to wylatuje, no bo to jest bezsensowne według mnie. No tutaj mniejsza wersja, no nie, trzeba użyć dłużej, więc odpada, jeżeli chodzi o soft glass. No i cóż, potestuję ją trochę, potrzymam ją trochę na ekranie, zobaczymy, czy się odkleja, nie odkleja, jak będzie no, reagowała dalej. No, jeden minus, który widzimy na dzień dobry, to niestety w przypadku obu jest to, że ogranicza nam powierzchnię ekranu. Nie mamy po prostu końca ekranu, granice są, widzicie, nie widzieliście praktycznie wysunięcia się, a powinna być taka mała animacja, widok wysunięcia się i widok tego paska tutaj, no nie ma go, więc no parę milimetrów z każdej strony widzę, że niestety produkt obcina, więc coś kosztem czegoś.
No cóż, trzyma się na razie fajnie. Jeżeli chodzi o jego końce, no nie jest dokładnie jakby taki do samego końca ekranu zrobiony, więc tutaj mamy po 2 mm z każdej strony. Mniej więcej tyle zostało. I od góry również. No cóż, potestuję soft glass, jak on się sprawdzi, czy wszystko będzie z nim ok. No jestem teraz ciekaw. No tamten wersja, która była mniejsza odnośnie case friendly, no zawiodła mnie na dzień dobry, bo nie trzymała po bokach. No ta z racji tego, że no chyba wydaje mi się, że tutaj kluczem są właśnie te czarne paski, bo czuję, że ekran klei się, ale na tych paskach chyba klei się troszeczkę bardziej albo podobnie. No coś tu nie dopracowali. W wersji pełno, tej większej, no jak na razie pełen sukces, zadowolenie. No zobaczymy z czasem, jak to będzie wyglądało. Jeżeli macie jakieś pytania właśnie odnośnie tego dużego softglasa, coś sprawdzić, jakoś przetestować, piszcie w komentarzach, może macie, może jakieś odczucia macie między tymi dwoma wersjami, która lepiej pasuje, która gorzej. Dajcie znać w komentarzach, chętnie się dowiem, będę czekał na wasze informacje, a z mojej strony myślę, że na ten temat na chwilę obecną tyle. Jak się podobało, łapka w górę, jeżeli nie, łapka w dół. Zapraszam do subskrypcji mojego kanału, nadal macie linki, gdzie możecie dorwać ten produkt w rozsądnej cenie, jak i również linki do moich profili społecznościowych, jak i również do profilu na platformie Patronite, gdzie zawsze możecie rzucić grosza i wesprzeć trochę mój kanał i jego rozwój, aby było coraz więcej ciekawych produktów na nim. Więc odnośnie soft glass dla Samsunga Galaxy Note 8 tyle. No i cóż, trzymajcie się ciepło, hej!